O, zbliżają się wybory. Zerknijmy dokładnie, jak rozwija się propaganda. Tym razem poseł Tomasz Nowak. Zerknijmy, co pan Tomasz Nowak nam powie. Konin, żeby się rozwijać na rzecz nowych miejsc pracy, potrzebuje terenów inwestycyjnych. Czy je mamy? Patrząc się na mapę, widzimy rozproszone działki, które łącznie stanowią około 580 hektarów. Dla porównania, inwestycja Volkswagena w jednym kawałku to około 250 hektarów. Tak więc powstaje pytanie, co będziemy oferować potencjalnym inwestorom? No właśnie, co będziemy oferować potencjalnym inwestorom i dlaczego dopiero teraz? Proszę Państwa, już 4 lata temu dokładnie, prawdopodobnie w 2009-2010 roku radni PO przegłosowali, żeby wstrzymać inwestycje trasy DK25. Prawda jest taka, że już dawno powinna być ta trasa i te inwestycje powinny ruszyć kilka lat temu. Jeśli mamy być tutaj rzetelni, panie pośle, to powinniśmy o tym wspomnieć. Niestety tak nie jest. 4-5 lat temu posłowie radni przegłosowali, żeby wstrzymać tą inwestycję. Niestety to była zagrywka czysto polityczna. Proszę popytać co niektórych radnych, byłych radnych. Proszę spytać Jarosława Sidora, może doskonale o tym opowiedzieć, albo ewentualnie najlepiej byłoby spytać pana Jana Sidora, tylko nie wiem, czy będzie sobie życzył, żeby o tym mówić, o tym opowiedzieć, jak to było. Radni PO, radni PiS, nie wiem, czy czują się odpowiedzialni za to, co się dzieje teraz, że nie ma tej trasy, że po prostu problem trwa cały czas, a ewentualna droga, która będzie prowadziła z ulicy Kleczewskiej do ulicy Przemysłowej, to jest taka krótka pseudo trasa i na tym tle poseł stara się zrobić tutaj show. Następna sprawa, nad tą trasą pracują urzędnicy konińscy i wszystko dopracowują też radni. Nie wiem, dlaczego poseł o tym mówi, nie ma z tym za wiele wspólnego. Zerknijmy, cofnijmy się do właśnie tego nagrania. Ewentualnie popatrzmy dokładnie na pewne fakty, które są ujęte. Cóż tu widzimy? Domena. Tomasz Nowak. Otóż proszę Państwa, zerkając na stronę posła, wygląda to w ten sposób. Popatrzmy dokładnie. Strona nie chodzi. Strona nie istnieje, strona jest w budowie niby, ale dlaczego? Porozmawiajmy o tym dlaczego. Otóż parę miesięcy temu zadzwoniłem do biura poselskiego posła Nowaka i spytałem, dlaczego na stronie, która jest oczywiście tworzona przez jedną z osób w biurze, nie ma informacji o tak zwanych ciasteczkach. Czy łamanie prawa telekomunikacyjnego jest dopuszczalne i czy osoba, która tworzy tę stronę i poseł, zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka jest. Oczywiście po jakimś okresie czasu, chyba 3 miesięcy, strona zniknęła i cały czas jest budowana, już od listopada prawdopodobnie. Ale niestety nadal jej nie ma, chyba przed wyborami zostanie stworzona. To jest może nie tak bardzo istotne, ale w tym nagraniu, znacznie dalej, mamy właśnie takie oto tematy, które porusza właśnie też poseł Nowak. I jak to się ma do rzeczywistości? Jeśli będą dla nich miejsca pracy. Łukasz i Bartosz, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Nie narzekamy, tylko działamy, bo od lutego do czerwca w szkołach średnich prowadzimy konkurs. Kreatywna szkoła dla aglomeracji konińskiej. Mamy nadzieję, że pomysły na dotarcie z ofertą inwestycyjną, oceniane na portalach internetowych i ostatecznie przez profesjonalistów, pomogą aglomeracji konińskiej w kreatywnym pozyskaniu nowych inwestycji. Na początku filmu pytałem o... No właśnie. I teraz popatrzmy, jaka jest rzeczywistość. Poseł mówi o trasie, która ma być między Kleczewską a Przemysłową.
Następny temat, oczywiście młodzi, którzy cały czas uciekają z Konina. Sposobem na to ma być konkurs, który jest ogłoszony, a patronem tego wszystkiego jest poseł Nowak. Ale jak to się ma do patrona, jeśli jego osobista strona wygląda w ten sposób? Jak inwestor, który zobaczy to nagranie, który wejdzie na stronę posła Nowaka, zareaguje na rzeczywistość? Niestety, wygląda to niepoważnie i całe to nagranie to jest propaganda, która niestety, ale w większości spraw nie dotyczy właśnie posła. Panie pośle, miałbym jeszcze jedną prośbę. Gdyby można było odblokować moją osobę, żebym mógł pana materiały komentować na pana koncie facebookowym. Taka prośba jest też do radnego miasta Konin, Jana Urbańskiego. To, że zostałem zablokowany, niezbyt rokuje na wybory. Jest to też jakoby cenzura. To by było na tyle. Proszę państwa, radziłbym przyjrzeć się właśnie temu, co jest mówione i temu, co jest czynione, zwłaszcza przed wyborami i podczas wyborów, to wszystko podsumować taką prostą rzeczą. Tak lub nie. Do zobaczenia.